Exploration. Eksploracją. Dobra, i będziemy znowu iść tak samo, czyli od najsłabszej pały do najmocniejszej. Tu w górę wejść nie mogę. Okej. Plus jest taki, że tu na górze chyba nie ma hedgehogów, więc nie będą mnie wkurwiać. Dopiero jak zejdę na dół. Chyba, czy po tej stronie coś jest? Nie, jest przejście na tą drugą stronę po prostu. A tu jest hedgehog. Halo, ty byłeś tu wcześniej? Zapomniałem, że ty bolisz nawet jak się w ciebie wejdzie. Nie mam pojęcia jak te wszystkie kulki mnie ominęły. O, fuck, ta bolała. Fuck off. Powiedziałem fuck off. Na ziemię. Zjemy kamień. I jeszcze raz. Ja tu byłem? Nie wydaje mi się. Czy ty jesteś... Czym ty kurwa jesteś? Czy ty chcesz mnie zabić, czy... Przyjaciel, ale wróg. Uważaj na cios z plecy i ucieczkę. No come on, ej. The fuck is going on? Coś tu się odjebało i nie wiem do końca co. Podejrzany jest ten korytarz. Nie wiem, to jakichś ścian niewidzialnych może? Czemu to tyle osób zdechło? Klik, 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 klik. Nie ma niewidzialnych ścian. Fucking hell. Czy ja otworzę teraz to? Czyli to były drzwi? Tu są mniejsze drzwi. No dobra, pójdźmy tymi dużymi, zobaczymy co się stanie. We will see what will happen. To mi się kojarzy z komnatą Sifa. Bez łuskiego, a to wygląda jak arena do walki z bossem. Czy ty znowu? Teraz chcesz się bić, tak? Okej. Gdzie była ta wielka brama? Tam, dobra. To tam ciśniemy na speedzie, skipujemy to wszystko, bo wydaje mi się, że w tym miejscu już wszystko zebrałem, co mogłem zebrać. Okej. Śniegowy frajer ma mnie w dupie. Czy on znowu przyjdzie? Pan z dzidą? Bo teraz go teoretycznie nie spotkałem, więc... Murzyni? Ale może coś ciekawego z niego dropi, więc powinienem może go zabić. Nie, no to ewidentnie wygląda jak walka z bossem. Użyjmy sobie kukły. I załóżmy silniejszą broń. Ciągnę to, żeby mi się nie myliło. Nic po mnie nie idzie. Grubas. O, Jabba the Hutt. Tylko, że taki... Nie na Tatooine. Dużo pałka plus 8, ej. Okej, ty się turlasz, jeszcze cię pamiętam. No turlnij się, bo... Come on. Teraz ogonem, tak? Don't roll. O, fucking hell. Okej, ale nie jest to boss, no. Nie ma swojego bara HP. Znaczy takiego... Bossowego. Fucking hell. Przestań się turlać. Dobrze, że jest wielki i nie jest go trudno trafić. Gdzie ty biegniesz? Znaczy... Dokąd ty... Ciężko powiedzieć. To jest bieganie. Myślałem, że zginę. Przez chwilę. Dobra, Jabba the Hutt. Han Solo. Pierścień wojownika kości słoniowej. To brzmi dobrze. Zaraz uprzejmy co to jest, jak tylko zbiorę wszystko inne. Mam w chuj tych gładkich kamieni, muszę je w końcu oddać znowu. Migoczący ×2, nice, to mi się podoba. I tu chyba do góry mogę iść, tak? O nie! Nie, tylko nie wy. Czemu mój atak nie trafia? Fucking hell. Dobra, zjedzmy to i zobaczmy co robi ten pierścień kości słoniowej. I który to w ogóle będzie. Znacznie obniżają energię wroga. Okej. Takie raczej do PvP chyba, co? Niż BVE. Ludzie ciągle umierają. Przed tobą co? Dół, więc lewo. Dziura? Znaczy się? Nie. Czy ja tu tędy wszedłem i nie zobaczyłem, że jest przejście w lewo? A nie, to są drzwi jakieś. A to jest inne wejście w to miejsce, okej. Dobra. Tam jeden z tych golemów jest aktywny. Ten jest nieaktywny. Chyba, że zabiję przy nim królika? Come on, królik. No i się obudził. Nie wiem, czy aktywowanie tych golemów to jest dobry pomysł. No nie! Nie targetuj mi, kurwa. Wow. Kurwa, jeśli te króliki tak bolą, to ja się boję, jak bardzo bolą te golemy. Czy on tu może wejść? Okej. Nie bolą jakoś... Okej, mogą tu wejść. Definikurwatywnie. I nic nie zrobią. Przynajmniej ten jeden. Nowisko strzeleckie. Załóżmy z powrotem... Te nożyki. Bo ja nie wiem, czy z tych golemów ktoś może dropnąć, czy nie. 20 damage'u, nice. Więc wolę je mieć zabite, bo może coś dropnie. No nie, nic nie dropnęło. No chodź. O nie, kolejny wygra. Zabić go zanim stanie golem, dobra. Tak, kolejny królik. Fuck off. W zasadzie tych królików się boję bardziej niż tych golemów. Niż wbij ten kamień. Pierdalej. Okej. Ubiłem tego frajera. Frajera wielkiego, a nie zabiłem królika. Nice. Żywica węglowej sosny. Dobra, to w sumie jak go nie zabiłem, to nie zabijajmy go jeszcze, bo może tu będzie więcej. A nie, dobra, to nie jest żywe. Nie. Fuck this, fuck this. Co on mi robi? Okej, wysyła tylko HP. Okej, żyj ten kamień, żyj drugi kamień. Two hand. Nie wchodzimy w niego. Może ty coś drobniesz w końcu? Nie. Ale chyba po 3000 dusz rzucają? Przed tobą kłamca. Kamień klucz Farosa. Okej. Może być. Wiwet dla walka dystansowa, uważaj na dziura. No dziury nie ma. Koni. Co mają gracze Soulsów z tymi koniami, kurwa? Nic wokół mnie nie ma, żeby się zrolować. O, tak właśnie myślałem, że coś tu słyszę. O, come on. Ups, uderz. Nie. Okej. No okej. Jest tu zajebiście biało, więc być może omijam lód, ale go po prostu nie widzę, bo jest zazwyczaj biały. Wielka pała ze ściany. Perfect. Dobra, i czego wy tu kurwa bronicie? Widzę cię, słyszę cię. A czy on się odbije od tarczy, jak się we mnie wroluje? Ni chuj, ale spadnie na dół. Miałem nadzieję, że się odbije i będę mógł spokojnie go zabić wtedy, ale... nie działa to w ten sposób. Balsam winny. Czyli to się po prostu idzie kurwa wyżej. To nie jest żadna ukryta ścieżka, tylko... mogę to zrzucić? O... czy to mi zrobi skrót teraz? Powiedzcie, że ta kulka tam zostanie i będzie jako przejście. Nice! Fajne. Fajne, podoba mi się. To DLC jest świetne. Przed tobą wspaniały widok, potwierdzam. Dobra robota. Ślepy zaułek, koniec gry, a mogę tędy? Nie, nie mogę. Myślałem, że tak boczkiem sobie jeszcze śmignę. Ale tu pewnie też. Grubas. Łukin Fati. Vati. Przed tobą przyjaciel. Rytys Eleum Loyce poszukuje chaosu. Właśnie chciałem powiedzieć, że chyba o nich mówiła ta baba, która mi rozmroziła wszystko. Że niewielu ich zostało, coś tam. Czyli co, ja może muszę ich uratować i coś mi to da? Może jakiegoś questa zrobię i dostanę jakieś fajne itemy? Maybe. Okej, ja tu przyjechałem windą. Czy tam była jeszcze jakaś inna droga? Chyba nie. To była chyba końcówka tej drogi. Kostura Zala. Rozjeżdżony klejnot życia i kula. Okej. Bo ja tu zjechałem na dół, zrobiłem tam jakiś content. Tam na górze też już chyba wszystko zrobiłem. Okej, czyli zostało mi te inne ogniska już tylko, jeśli dobrze liczę. To jedno jest już chyba całe eksplorowane przeze mnie, tak mi się wydaje. Ciekaw jestem, ilu jest tych rycerzy do uratowania. Nie pamiętam, dokąd prowadzi mnie ten skrót. Nawet nie wiem, czemu ja nim jadę. Bo on chyba nie jechał. No właśnie, on jechał tutaj. Nie, to ja poproszę tak, tak i tak. Darmowe kości. AK. Nie skrzydło. Header to jest... chciałbym tu iść najpierw. Pióro. Pióro, tak to się nazywa. Boże, jestem debilem. Dobra, i tak. Tu była w ogóle chyba ściana cała zamarznięta, tak? Chyba, bo żyłaś zawsze. Pamiętam cię. Tam na górę wejść nie mogłem. Tam pewnie jakoś inną drogę... Aha, to otworzyłem już wtedy. Alright. Podejdziesz? Mało damage'u. Nie, one są tylko... one chyba tylko kastują... ała, spele, co? Ała. Jakie w ogóle creepy jakieś spele one kastują. Myślałem, że będzie double swing, ale nie. Mogę cię dobić pięścią? Mogę. Nice. Ale tego już pięścią nie dobiję, ten ma więcej HP. Nice. Double? Double. Dobrze, że ile, że podeszły. Tu są giganci. Ja mam tylko jedno życie koło siebie. Dobra, to odpalmy tego, który jest w skrzynkach. Hello, how are you doing? Double swing? Nie, pojedyncze. To będzie double. Nie, nie będzie. To jest double, fuck. Okej, oni chyba jednak nic nie dropią. To jest prawdziwy kurwa mimik. Gdzie jest moja broń? Nie! Tak uderzyłem sobie, bo z przyzwyczajenia, bo przecież zawsze biję skrzynki. Zapomniałem, jaki jest clue tego bicia skrzynek, właśnie po to, żeby znaleźć kurwa mimika. O nie. Dobra, wszyscy się już na mnie rzucili, to teraz proszę podchodzić, pojedynczo. Fuck, 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 fuck. Chyba oszczędzamy bronię, żeby się nie psuły. Dobijamy, co możemy. Tak, pięścią. Tego pana pięścią nie dobije. Okej. A dobra, zostawmy sobie może. Tak, zabijemy jedną babę przy tym Chociaż oni chyba nic nie dropią, to nie wiem czy jest... Dobra, tamtego już raz zabiłem, ała. I wiem, że nic nie dropnął. Więc w zasadzie tamtego nie muszę ożywiać raczej. O, coś cię zaatakowało? Bo raczej nie ja. Nie wydaje mi się, że... O, coś dropnął? No nie, to z tego... No, czyli oni chyba nic nie dropią. Więc chuj. Pięknie. Dobra, a przynajmniej już wiem, że bankowo ta skrzynka to Mimik. Nice. O nie! Mimik jest żywy! Ej, on się obudził już mając mało HP, czy... Jakiego uderzyłem... O fuck. Jakiego uderzyłem podczas gdy on jeszcze nie żył, to ja mu już HP zabrałem? Czy to jest możliwe? Okej. Dobra, to... ale... O, w każdym razie, to potwierdza... Znaczy, neguje moją teorię. Migoczące razy 3, kamiała razy 3. Ale to neguje moją teorię, że metalowe testy nie mogą być mimikami. Tak a propos. Dobra, mogę zrobić sobie mocniejszego Havela. Nice. Tutaj brakuje mi chyba jeszcze tylko 3 kości i będę mógł sobie zrobić kolejną broń plus 5. Też pięknie. I... Nie wiem jaką bym chciał, tak naprawdę. Myślałem nad jakimś mieczem. A konkretniej nad mieczem Pursuera. A ja tu byłem, dobra, przecież tak. Tu była inwazja tego kolesia, który się zamienił kurwa w beczkę. Okej, tu są kolejne... pod nimi jest skrzynka. To może tu warto ich obudzić. Fuck that. We will be back. Cześć kolego, fajnie jakbyś umarł na górze. O, fucking hell. Chyba, że już mogę otworzyć? Chyba nie, za ciasno. O, dobra. Fuck. Dobra. Dobra, obudził się. Pararirara, parara, pararara. Dobra, spokojnie, mamy to. Chyba, żeby mi na łeb nie spadł żaden. Nie, nie idą normalnie. To ich spokojnie raczej na schodach damy radę zrobić. Fuck. Oni nie mogą tak nisko uderzać. Oła, mogą. Pi. Ladies and gentlemen, we got him. Hello. To nie może być mimik, prawda? No nie. Zakrzywiony miecz nicości. No zakrzywione mi się bardziej z broniami pod Dexa kojarzą. Nie, to jest pod siłę. Zakrzywiony wielki miecz. No zobaczmy jak on wygląda. Ciekawy, ale nie dla mnie. To są bliźniacze ostrze, wygląda trochę jak łuk. Jakby na to cięciwe założyć, to by wyglądało jak łuk. Dobra, wróćmy do tego. Zbliża się iluzja, tak. Ten Invader był iluzją. To był Mimikra i... Tu się idzie do bossa, to tu nie chcemy iść. Tam się chyba za tą skrzynką, co były przy niej golemy, otworzyło przejście, bo to chyba była ściana lodu. Więc tu ewidentnie nie byliśmy. Czy tu nie ma jakiejś niewidzialnej ściany? Klik, 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 klik. Nie. Klik, 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 klik. Fuck. Walking hell. Okej, kolejne 2 gianty. Ale nie uciekaj ode mnie, bo ty masz umrzeć przy nim. Dobra, umrzesz przy tamtym. A ty umrzesz przy tym. Master of disaster. A w sumie ja mogę już ich bić. Okej, ten grab. Ten grab nie był jakoś bardzo bolesny, ale lepiej nie dostać. Puk. Dobra, gdzie ja mogę uciekać? W tę stronę? Jakbym dał się tam w róg zapędzić, to by było słabo. Oni chyba dalej nie chcą iść już? No cofa się, ewidentnie. Albo mi bejtuje. Ale nie trafił. Dobra, czy coś za nimi było? Anything. Przed tobą kłamca, nie waż się, zrób to. Okej, on był tutaj. A to był ten drugi. Not worth it. Ale będę wiedział następnym razem. Co tak kurwa sapie? Tam są drzwi, a tutaj... Wygląda jak bait. Nice. Dobrze, że to była podpowiedź. Bo ja bym nie pomyślał, żeby tu klikać. To była iluzja. To jest ognisko, przy którym ja byłem, ale przy tym przejściu nie byłem. Teoretycznie mogę się wrócić, więc przyjdźmy tu. Tu byli ci kolesie. Czy to nie jest tu? Nie, ja nie wiem gdzie ja jestem. Świetny atak. O fuck, równie dobry jak mój. Dobra. Zbroja golema wałowego. Dobra, co jest tutaj? Wejście do góry. Fucking hell. Zabijmy jeszcze tego tą bronią i zmienimy. Mogę mu backstaba? One shot. Dobra, zmienimy broń, bo zaraz jej zabraknie, że tak powiem. No. A już nie mam tyle damage'u. Okej. 2 ataki musiałem wykonać. Okej, i tu na dole też nie byłem. Przed tobą bezcelowość. Spróbuj skok, no właśnie, tam nie byłem. Ale bezcelowość to bezcelowość, tam nie widzę żadnego przejścia rzeczywiście. Czy uda mi się na łeb mu skoczyć? No nie. No fucking hell, miał być backstop. To też miał być backstop. Niewidzialna ściana. No nie. Okej, i to jest to miejsce, które ja widziałem z ogniska. Okej. Dwugłowy wielki łuk. Myślę, że to jest to przez chwilę. Halowanie A, i łom? Mogę z niego strzelać zwykłymi strzałami? Nie mogę. A, szkoda. Ja bym chciał mieć łuk, który ma skalowanie z siłą, i dobrze napierdala. No ale nie, dobra. Czyli tu już nic nie znajdę. A, miałem broń zmienić na wielką palę. Dobra, nie chcę tu siadać, bo wszystko się odnowi. A tu mam jeszcze troszeczkę do zeksplorowania i chyba jeszcze raz będę musiał wracać prawdopodobnie do góry. I nie chce mi się tego czyścić po raz kolejny. A estusów mam jeszcze dużo, także no point in doing that. Okej, coś tu się ciągle trzepocze. I tak, to były te drzwi wielkie, które na razie nie chcę iść, bo one wyglądają jak główne przejście. A tu był, drop down, na który się już zrobiłem wcześniej. Fuck, nie. Nie chciałem, a może chciałem tu spaść? Czy nie chciałem tu spaść? Bo wtedy spadłem tu, była bezcelowość. Tu na górze nie byłem, tu chciałem iść, czyli dobrze, że się zdropiłem. Say hello to my little friend. Mogę mu backstab'a zasadzić, czemu ja tego nie robię? Nie jestem przyzwyczajony, ani trochę do backstabów. Okej, i tu jest kolejna skrzynka. A, bo tu jestem nad tym miejscem, okej. Szponiasty pierścień ognia, okej, czyli tu dropią szponiaste pierścienie. I szponiasty pierścień ognia byłby fajny dla piromanty na przykład. Tamten mroku byłby fajny dla tego dark podwiarę, nie wiem. Jakie to jest, jakieś klątwy, czy co to jest? Ach, myślałem, że uda mi się. Dobra, otwórz. Bo to jest chyba kolejny z tych rycerzy. Nice, dobra, mamy już dwóch. Siemano, you are free to go. Wypierdalaj, przyjaciel. Jakiś dźwięk, jak... Awa. Okej. Gdzie jestem? Czy to nie jest arena walki z bossem? Tak, to jest arena walki z bossem. Czyli... Fuck this shit I'm out. Zostało mi jeszcze jedno ognisko do zwiedzenia, jeśli dobrze liczę. Cofniemy się do Majuli i wbić level. Może nawet dwa wejdą z tej ilości dusz, jak zjem jakieś inne. Czyli tak, ja byłem przy ognisku tym pierwszym. I je zeksplorowałem całe, czy przy tym... Nie, te dwa zrobiłem na bank. To jestem teraz tutaj. Tutaj było to przejście dziwne i Jabba the Hutt. Tu muszę się kierować następnym razem. A najpierw Maziula.